Witamy serdecznie na briefingu Platformy Watelskiej poświęconym konferencji ministra Krzysztofa Jurgiela na temat tak zwanych nadużyć w państwowych stadninach koni czystej krwi arabskiej. Mamy wrażenie, że żyjemy w jakimś absolutnym teatrze absurdów, który nam firmuje minister Jurgiel. Przypomnijmy, że prezesi stadnin koni arabskich zostali odwołani 19 lutego. Dzisiaj jest 8 marca. Minister Jurkil, który odwołał de facto poprzez prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych tych dwóch wybitnych fachowców prezesów Stadnikonie w Michałowie i Wianowie Podlaskim, po kilku tygodniach formułuje nowe zarzuty. Przypomnijmy, że pan, panowie prezesi zostali odwołani bez jakichkolwiek, bez jakichkolwiek uzasadnień. To, co się dzieje jest absolutnym skandalem. Znaczy, można brnąć, tak jak z Komisją Wenecką, w, w kolejne tłumaczenia, w kolejne oskarżenia, w kolejne spiski, ale czasami jak się popełnia błędną decyzję, warto się do tego przyznać i wycofać. No, minister Jurgiel tego nie rozumie i stąd te konferencje. To jest te konferencje, które opierają się na ogólnikach, na argumentach całkowicie absurdalnych, które które wielokrotnie były zbijane, a jaka, jaki jest problem? Problem jest to, że jedna z rozpoznawalnych marek na świecie, polskich marek na świecie, jakimi są konie czystej krwi arabskiej, w tej chwili jest zagrożona. Tego zamachu dokonał minister Jurgiel, tego zamachu dokonała Agencja Nieruchomości Rolnych. Dzisiaj są kreowane argumenty, które uzasadniają naprawdę szkodliwą decyzję, szkodliwą decyzję dla hodowli tych koni. To zła praktyka i prosimy pana ministra Rujgela, zwracamy się z prośbą o to, by nie, formował dalej, nie formułował dalej absurdalnych zarzutów. Już zarzut o nie, nieodpowiednim nadzorze weterynaryjnym został obalony przez największe autorytety weterynaryjne. Jeżeli chodzi o niegospodarność, panie ministrze, jedna z spółek miała 2,3 2 miliona zysku, druga 3,2 miliona zysku. Pamiętamy, że na Komisji Rolnictwa. Przytaczał Pan argumenty wyciągając pojedyncze elementy raportu NIKU. Ten raport tak naprawdę pokazał, że te dwie spółki są spółkami dochodowymi, są prowadzone są prowadzonymi nienagannie. Prosimy o rzetelne przyznanie się do tego, że jeśli pan minister stracił zaufanie, w porządku, ale nie można oskarżać ludzi, którzy swoje życie poświęcili te, tych, tym stadninom i doprowadzili do tego, że te stadniny są najlepsze w Polsce. Bardzo prosimy o rzetelną argumentację i niewyciąganie y, zupełnie absurdalnych wniosków. Chcielibyśmy się też również zapoznać z, tym, z tymi argumentami, które przedstawił Pan w wniosku do prokuratury, bo Komisja Rolnictwa tego nie zna. Szanowni Państwo, żyjemy w teatrze absurdu, bo przypomnijmy, że ministrem rolnictwa w latach 2005-2006 był nie kto inny, tylko Krzysztof Jurgiel, to wtedy prezesami tych stadnin byli odwołani prezesi. To wtedy również spółka, która zarządzała dni, Dniami Polskiego Konia Arabskiego, zarządzała i organizowała ten, ten pokaz, a przede wszystkim aukcję, wykorzystując różne kontakty na całym świecie i, i dokonując tutaj również organizacji tego wielkiego wydarzenia, które nie jest oczywiście zobowiązaniem i, i celem statutowym stadniny koni, której celem jest przede wszystkim hodowla hodowla koniczystej krwi arabskiej. To jest teatr absurdów. Że wyszukiwanie absurdalnych, wyszukiwanie argumentów, które nie mają jakiegokolwiek uzasadnienia. Ta polityka nam się nie podoba. To jest polityka absolutnej głupoty. Ten bełkot, który niestety słyszymy od ministra Jurgiela nieustannie no, powoduje, że trzeba zastanawiać się nad tym, czy czy minister rzeczywiście chce, żeby stadniny czystej krwi koni, czystej krwi arabskiej no, były spółkami o charakterze strategicznym, które, które są wpisane na listę ministra rolnictwa, na listę spółek o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej?